cześć, witajcie z tej strony z Masło. Ostatnio, kiedy wrzuciłem film o klawiaturze mechanicznej, w ogóle nie spodziewałem się tak pozytywnego odbioru. Pomyślałem, że idąc za ciosem, skoro takie treści Wam się podobają, zrobię znowu filmik o jakiejś klawiaturze. Tak więc omawianymi dzisiaj produktami będzie mysz i klawiatura firmy Genesis. Firma Genesis to polska firma, jak się okazało. Polska firma, która istnieje od 2011 roku. Mają w swoim portfolio naprawdę już całkiem sporo produktów. Dlatego tym bardziej, jeżeli to jest polska firma, to pomyślałem, że naprawdę spoko będzie Wam pokazać produkty, jakie robią nasi rodacy. Z tego miejsca chciałbym jeszcze bardzo podziękować mojemu koledze Mateuszowi, który użyczył właśnie klawiaturę i myszkę do tego filmu. Pożyczył mnie na 2 dni, żebym mógł sobie w spokoju wszystko nagrać i potestować. Tak więc po kolei, zacznijmy może od klawiatury. Dokładny model klawiatury to Genesis AirHot 400 RGB. Powiem Wam, design jest naprawdę całkiem spoko. Może się podobać, nie jest jakiś bardzo krzyczący, ale na pewno takiego pazura dodaje mu fakt, że jest to klawiatura podświetlana LEDami. Szczerze mówiąc, to jest moja pierwsza LEDowa klawiatura, którą miałem przyjemność używać i zawsze miałem wrażenie, że to jest troszeczkę takie, no może nie takie fajne jak się wydaje, że są te LEDy i to wszystko tak myga i tak ale powiem Wam, że przy używaniu ani trochę mi to nie przeszkadzało, bo obawiałem się troszeczkę, że klawiatura będzie ściągała mój wzrok z monitora, że coś tam mi będzie błyskać, to wiecie, automatycznie wzrok mi będzie przeskakiwał na klawiaturę. Na szczęście tak się nie dzieje, więc moje wrażenia jak najbardziej są pozytywne. Zaskoczył mnie też fakt, że to jest klawiatura membranowa, a naprawdę bardzo przyjemnie się na niej pisze. Przyciski mają naprawdę sporo miejsca i wciska się je dość głęboko, więc przyjemność z pisania może nie jest tak satysfakcjonująca, wiadomo, jak z klawiatury mechanicznej, ale no wiecie, klawiatury mechaniczne są o wiele droższe, więc myślę, że tutaj nie ma co wymagać czy narzekać, że to nie jest klawiatura mechaniczna, bo to po prostu nie jest ta półka cenowa. Na plus również tej klawiatury przemawia fakt, że właśnie na klawiszach funkcyjnych od F1 do F12 są zawarte dodatkowe funkcje, takie jak kontrola głośności, możemy sobie zmieniać piosenki. Naprawdę jest sporo tych funkcji i to są bardzo użyteczne rzeczy. Ja takich bajerów nie mam w swojej klawiaturze starej, więc generalnie takie funkcje zawsze na propsie, bo się po prostu przydają. Klawiatura posiada 9 różnych wariantów podświetleń, a także wariant, który umożliwia nam to podświetlenie w ogóle wyłączyć. Teraz pokażę Wam je wszystkie. Tak więc tutaj mamy 1. No a tak wygląda 2. 3.4. Piątka, 6. Ósemka. Przy ósemce warto tutaj zwrócić uwagę na to, że każdy rząd po wciśnięciu jakby daje taki efekt takiego wybuchu. Każdy rząd to jest bodajże inny kolor. I też warto odnotować to, że gdy trzymamy przycisk, klawiatura się nie świeci. Halo, halo. Dzień dobry! No i tutaj myślę, że ta 9 to jest naprawdę ciekawa rzecz. Mianowicie wychodzi na to, że klawiatura ma wbudowany w siebie mikrofon i ona reaguje na dźwięk. To jest taka naprawdę ciekawa rzecz, bo działa to w ten sposób, że gdy coś piszemy, to klawiatura reaguje. Gdy coś mówimy, klawiatura reaguje. Ale także, co myślę fajniejsze, przy myślę jakimś rozsądnym umiejscowieniu odgłośników, klawiatura może jakby błyskać w rytm muzyki, co możecie zobaczyć teraz. Po
powiem wam, bardzo mi to przypadło do gustu i bardzo mnie to zaskoczyło. Ale jak w ogóle jesteśmy przy tych wszystkich skrótach klawiaturowych z FN-em, to warto tutaj odnotować jedną rzecz. Mianowicie, miałem taką sytuację, że gram sobie w Overwatcha, gram i nagle pomyślałem sobie, hej, zmienię sobie podświetlenie w trakcie grania, no bo wiecie, no, skoro mamy teledy, no to... No i nie popatrzyłem sobie za dobrze i wcisnąłem coś innego niż myślałem, że wcisnąłem i mój wsad przestał działać. Wiecie, WSAD, te przyciski, którymi się chodzi. No i tak wciskam tego wsada i o co chodzi? Stuna dostałem, ale jak? No przecież to już za długo, o co chodzi? No i stoję w środku walki jak ten ciołek i nie wiem, co się dzieje. No i tutaj z pomocą właśnie przyszedł mi mój kolega, bo piszę do niego, hej, co jest grane, dlaczego wsad mi się przestawił ze strzałkami, bo już zorientowałem się, że po prostu jest taka funkcja, tylko nie wiedziałem, jak ją wyłączyć. Okazało się, że wystarczy wcisnąć FN plus W i wszystko wróciło do normy. Myślę, że funkcja jest jak najbardziej przydatna, bo ja na przykład, gdy gram sobie w jakieś gry samochodowe, zawsze binduję wszystkie przyciski z wsada na strzałki, tylko że po prostu przez to, że nie miałem instrukcji do klawiatury, to nie wiedziałem, jak ten skrót się aktywuje. I po prostu byłem bardzo zdziwiony tym faktem, że taka sytuacja miała miejsce. No i tutaj myślę, że dotarliśmy do miejsca, kiedy dam wam po prostu posłuchać, jak klawiatura brzmi. Podsumowując, klawiatura sprawia wrażenie naprawdę bardzo solidnie zbudowanej i po prostu, no, czego chcieć więcej, no, fajnie się w miarę pisze. Efekty te LED-owe są naprawdę spoko. No na plus bym dał jeszcze dość długi kabel, taki, że nie miałem naprawdę problemu z podłączeniem klawiatury do komputera. Warto tutaj odnotować, że mój komputer jest w sumie tak dość daleko od... No i przejdźmy w końcu do gryzonia, bo skupiłem się jak na razie na klawiaturze, a o nim też mam dość sporo do powiedzenia. Pełna nazwa naszej myszy to Genesis Krypton 700. Powiem wam, że myszka jest naprawdę fajnych rozmiarów, przyjemnie leży w ręce. Plastik również ma miłą w dotyku fakturę, więc bardzo przyjemnie się z tej myszki korzysta. Warto też powiedzieć, że myszka ma parę przycisków funkcyjnych i praktycznie każdy z tych przycisków jesteśmy sobie w stanie później w programie przebindować na coś innego, ale o programie opowiem wam na końcu. Myszka jest wyposażona w sensor PMW3310. Nie wiem, czy to miało być nawiązanie do tej Noki, że jest tak trwały czy co, no ale generalnie tak się nazywa i posiada 7200 dpi. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany rozwinięciem tematu, to odsyłam was tam na dół, tam w opisie wszystko będziecie mieli wypisane. Ale wracając do samego sensora, to powiem wam, że działa naprawdę spoko. Jeżeli macie podkładkę pod mysz, to w ogóle nie ma żadnego problemu, jest bardzo precyzyjny. A myślę, że też jako taki odnośnik może posłużyć to, że sensor bez problemu sczytywał ruchy nawet z metalu. Używałem tej myszki na Macu. Więc wiecie, mając tą myszkę, możecie powiedzieć, że da się grać na Macu. Jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę, a o której kiedyś nie pomyślałem w ogóle, jest fakt, że kabel jest naprawdę solidny do tej myszy. A zwracam na to uwagę ostatnio, bo w moim rockacie, jak ktoś z was oglądał poprzednie moje filmy, to mogliście usłyszeć, że po prostu urwał mi się kabel, po prostu urobił. Więc tutaj naprawdę wielkie propsy dla firmy Genesis za to, że zadbali o to, jest on zakończony taką gumową końcówką, a sam kabel jest powlekany i sprawia wrażenie grubego i solidnego. I tutaj też przejdziemy sobie do efektów, bo myszka jest wyposażona w pełny RGB. Czyli możemy sobie dać, ustawić dowolny kolor w programie. Posiada ona także kilka różnych efektów w podświetle. A teraz przejdźmy sobie do software'u myszki. Tak więc oprogramowanie jest naprawdę fajnie zrobione. Podoba mi się też fakt, że jakby ustawienia koloru myszy, one praktycznie momentalnie znajdują swoje zastosowanie. Nie musimy chwilę czekać, aż, nie wiem, mysz się przeflaszuje na nowy soft czy coś takiego. Po prostu od razu wybieramy kolor, klikamy, pyk, ten kolor już jest. Więc to myślę też na plus. Ale niestety znalazł się także minus tego software'u, bo software jest dostępny tylko i wyłącznie na Windowsa. Więc jeżeli jesteście użytkownikiem Maca albo Linuxa, no to możecie mieć problem ze zmianą kolorków.
Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że zobaczyliście dzisiaj kolejną, moim zdaniem, ciekawą klawiaturę, przy okazji także i myszkę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Jeżeli interesuje Was technologia, to zapraszam na mój kanał. Tam jest parę filmików, które mają całkiem spoko odbiór, więc myślę, że może znajdziesz coś dla siebie. No i na sam koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Facebooka, gdzie to co jakiś czas pytam Was, jaki film chcielibyście obejrzeć. Wtedy Wy głosujecie, ja wybieram, robię, wszyscy szczęśliwi. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.